grób Danuty Szaflarskiej może spowodować spore zdziwienie u osób, które nie wiedzą, jak wygląda i jak wyglądało jej wieczne miejsce spoczynku. Zdjęcia mówią same za siebie. Grób Danuty Szaflarskiej do niedawna nie wyróżniał się niczym wyjątkowym, od niewinna, skromna mogiła. Dziś wygląda kompletnie inaczej, niesamowita symbolika. Danuta Szaflarska zmarła w wieku 102 lat. Danuta Szaflarska odeszła 19 lutego 2017 roku. Rok wcześniej zaczęły dokuczać jej poważne problemy zdrowotne, podczas próby w warszawskim Teatrze Żydowskim doszło do niefortunnego upadku, w wyniku którego aktorka złamała biodro. Pełna werwy artystka zapewniała, że jeszcze wróci na scenę, niestety, nie udało się więcej zobaczyć jej kunsztu aktorskiego na żywo. Aktorka, leżąc w szpitalu w pewnym momencie miała już dość i otwarcie mówiła, że chce umrzeć. Kryzys minął i ponownie zaczęła walczyć o zdrowie, udało jej się nawet wrócić do domu. Kilka miesięcy później doznała wylewu, nie mogła sama jeść, wykonywać prostych czynności, nie mogła mówić, jej słuch również się pogorszył. Kilkanaście dni po swoich urodzinach ponownie trafiła do szpitala, nie dało się jej uratować. Grób Danuty Szaflarskiej jest niezwykle symboliczny. Danuta Szaflarska musiała nieco poczekać na postawienie jej nagrobka z prawdziwego zdarzenia. Została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Do jesieni 2019 roku jej grób wyglądał bardzo skromnie, było to kilka zbitych ciemnych desek, jasny żwir i kamienie, drewniany krzyż i tablica z imieniem i nazwiskiem. Na grobie regularnie pojawiały się znicze, a także świeże kwiaty. W środku znajduje się urna, w której umieszczono też jej ulubiony alkohol, Jägermeister. Te osoby, które od dawna nie odwiedzały miejsca jej pochówku, mogą być szczerze zdziwione, czeka ich niespodziewany widok. Dzisiaj grzeje, 1. Wprowadzono 3. Stopień zagrożenia. Służby ratunkowe wydały ostrzeżenia dla Polaków 2. Podczas badania USG lekarz za nie mówił. Po chwili kobieta zalała się łzami. Danuta Szaflarska doczekała się nowego nagrobka. To płyta w ciepłych kolorach, bez postawnego krzyża. Na płycie wyryte jest jedynie imię i nazwisko aktorki, a niektórych zadziwia widok trzech kaczek wyłaniających się z górnej części nagrobka. Mają one symbolizować nagrody, jakie Danuta Szaflarska otrzymała za życia. Chodzi o orły. Dlaczego nie zdecydowano się na umieszczenie tych ptaków na grobie, nie wiadomo. Aktorka otrzymała w swojej karierze 3 tego typu nagrody, za osiągnięcie życia, najlepszą główną rolę kobiecą w Pora umierać oraz za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie Ile waży koń trojański? Fotografia youtube.com/superexpressfotografia wikipedia ccb4.0 https://creativecommons.
https://www.licenses/bys/4.0/http://danuta_wiki/plik/danuta_c3b3b02. JPG najlepsze newsy dnia, źródło, YouTube. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.